I witam serdecznie, moje cwaniaczki. To jest kolejny odcinek, zagrajemy w Gothic 3. Już chciałem powiedzieć Gothic 2, ale okej. No i oczywiście zaczynamy naszą dalszą eksplorację tutaj obok Trellis, bodaj... Trellis, dobrze mówię? Trellis, dokładnie. Dzisiaj zajmiemy się tutaj tymi panami, ogrami, którzy są bardzo źli i się lubią skradać. Halo, halo. Ale dużo wam robię, widzę, z tej kuszy. Nie, ładuj, Belzi! Ładuj! Nie! Nie lubię dlatego ogrów pieprzonych. Dobra. O, shit! Jakim prawem wlazłeś tutaj tak? Dobra, na spokojnie, moi drodzy, pozdejmujmy te ogry. O, shit! Drzewo! Nie! Proszę, gro, nie. Ładuj, Bezi, ładuj, bo jak nas dorwie, to będzie amen. Okej, na spokojnie, miksturka. Dobra. Pan ogr gryzie ziemię. Tam jeszcze oczywiście jest więcej tych ogrów, żeby nie było za łatwo, dali nam milion ogrów. I trzeba ich wszystkich killim. No nie gadaj mnie. Nie, ogrze, zostaw mnie. Szybkie leczonko. Okej, okay. No spokojnie, moi drodzy, sposobem zabijamy jakoś pomalutku te ogry. I mam nadzieję, że uda mi się zabić je wszystkie, zbije się wszystkie. Kusza jest, widzicie, w tym momencie akurat dla mnie bardzo przydatna na nich. Halo, halo, panowie ogry i ogrowie. Ufa, tu jest dwóch aż. Okej. Udało się jakoś. Został nam ostatni ogr i będziemy mieli ogrów z głowy. Wtedy zajmiemy się już farmami, na których panuje trochę mały nieład. No ładuj, Bezi, ładuj w nich. Ostatni bełt, proszę szybciej. Dobra, mamy to. I mamy plus 8 reputacji. O Jezus Maria, 52, dobra. Kolejne paczuszki tutaj macie. Macie też kuferki. No, tym razem nie jest złamany. Bezimienny nie jest złamany. Ciężka skrzynia. Mamy jakiś tam łuk, ale tak czy jak nie korzystamy z łuków. Bo łuki są B dla mnie. Wolę kusze. Jako najemnik orków używamy tylko kusz. Jakie moje małe postanowienie. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o rozmowę na temat, że rozwaliliśmy właśnie tutaj tych ogrów, to zrobimy później na koniec. Pieprzonych chłopiców, nie lubię ich. Bo one są wkurzające, akurat tutaj zarażają i nie mam lekarstw. Dobra. Tu jeszcze ci widzę, mały skurczy byku, chciałeś być sniki biki, ale nie. Okej, okay. O fuck, drzewo mi blokuje, no nie. No nie, tak nie może być, będzie zmienny. Dobra, nice.
Jest gitarka. No i dzień dobry, panowie orkowie. Co tam słychać? O matko bosko. Co tu się stało z tą farmą? Halo, halo, kuśnik, nic. Czy jest jakiś tu... O, jest szef, kapo. Uważaj, bo zatrzesz wszystkie ślady. Torus. Fuck, lagi jakieś mi dopadły. Torus. Chcę wiadomości. Co się stało? Kto mógł to zrobić? Mógłbym zbadać tam tą jaskinię. No dobrze, moi drodzy, mamy za zadanie zwiedzić jaskinię, która jest tutaj na dole. Witam, jaszczurko. Dzień dobry, jaszczurko. Do widzenia, jaszczurko. Okej, morderca. Zapis szybki, bo nie wiadomo, co tam je czycho. Może jakieś dziwne potworki. O, kolejne ziele królewskie. Oczywiście ziółka zbieramy te ważniejsze, bo one zwiększają nam punkty. Oh, fuck. Szablozęby. Podejrzany szabloząb. Na szczęście nie są jakieś zbugowane jak wilki czasami, że jak zaczną nas dziabać, to koniec. Ale wątpię, żeby to oni zabili. Kolejny rap. Nice. Tu mamy w ogóle jakieś pierścienie, wytrychy. What? What tu się stało? Tu już widać ewidentnie, że to są stare trupy, więc wątpię, żeby to było niedawno. Że niedawno napadły oczywiście, bo tak to może tutaj jeszcze by były żywsze ciała, że tak powiem. A widzimy, że ewidentnie są same kości. Także zameldujmy to orkom. Halo, halo, orkowie. Halo, halo, Zbyszku. Halo, halo, Mietku. O, tu mam jeszcze kuferek. No i co mi powiesz, kapo? Kapo. Ostatnio nie byłbym zaskoczony. Co? Nie lekce w większej grupie. Co mam zrobić? Na czele gońców. Dowiedz się, czy... jeśli... Jeśli tak, zabij go. No i oczywiście chodzi tu o gońców, którzy przesiadują niedaleko Geldern. Oczywiście Geldern zajmiemy się później po Trellis. Na razie zajmujemy się tutaj wszystkim, co związane z naszym kochanym Trellis. Ale oczywiście musimy iść po drodze do Geldern, więc... Może i podlecę tam do Geldern, żeby zebrać sobie oczywiście ten teleport, żebyśmy mieli już z głowy. Żebym nie musiał znowu tyle biec tam. Ale zobaczymy jeszcze. Kwestia przemyślenia, moi drodzy. Zębacz. Zębacze atakują. W Gothiku 2 to bym się bał zębacza, ale tutaj to... Bezimienny już prawie takim koksem jest, że sobie z tego nic nie robi. Lagi. Oczywiście Geldern się ładuje. Geldern, załaduj się szybciej, proszę. O, ziołomany oczywiście jak zwykle się przyda. Mam jeszcze goblinią jagodę. Bo zbieram grzyby. Nie no, bo zbieram po prostu. No, zobaczmy, co powiedzą druidzi. Czy to oni byli? Halo, halo. Skąd możesz mnie znać? Jesteś wojownikiem Adanosa. Orkowie są i mają całkowitą rację. Ludzie pracujący dla orków, tak? Oczywiście możemy kupić u nich sobie strój druida, ale no to tam mi dużo nie da. Rzeczywiście on będzie kazał nam zabić tamtych orków koło farmy. Ale że ja jestem po stronie orków, no to nie będę brał tego questa i po prostu go killim. No tak czy siak dla orków trzeba zabić wszystkich druidów. No właśnie, widzicie, zabij druida Torna, reputacja u orków. Plus 4. Nie, druidzie. Leśny zwiadowca z grzybu. No chodźcie, zapraszam was tutaj do środka. Uuu.
Twoja kolej. No i moi drodzy, tak właśnie oto kończy się tutaj populacja gońców na tych terenach. Fakt, że tam wziąłem jedno zadanie obok Montery, związane z pewnym gońcem, który zaginął. Ale oczywiście zrobimy je, a później killim danego, oczywiście druida tam, którego zostawiłem gdzieś żywego. Między Monterą bodajże, a oczywiście tam Cape Dan i tak dalej. A to oczywiście wszystko w swoim czasie, moi drodzy. Wszystko będziemy pomalutku sobie oczywiście robić. Wyzbierajmy wszystko, bo to już im się już nie przyda zbytnio. Bo są martwi. Taki mały żarcik tutaj. Dobra, pozbierajmy. No troszkę brutalną ścieżkę obrałem. Oczywiście chodzi tutaj o Beliara. No ale niestety, taki był mój wybór. Prawie że rzadko grywałem tą ścieżką, więc postanowiłem, że właśnie tą ścieżką nagram. Olo. W imię Beliara, gin! Bestio, dobra. Kolejny zębacz. Oczywiście daruję już sobie to. No i oczywiście, tak jak mówiłem, tutaj macie oczywiście piękne miasto zwane Geldern, którego teleport znajduje się tutaj na kamieniu i chyba bodajże się znajduje jeszcze w tym kufrze. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Nie. Czyli tutaj jest po prostu. I jeden kamień jeszcze można zdobyć od pewnej osoby, którą pobijemy w Geldern, ale to swoją drogą. Jeżeli chodzi o teraz, o Trellis, wracamy oczywiście z powrotem. Dziki krwiopijca, wow. Hala bala bla, dobra. I udamy się oczywiście najpierw na farmę powiedzieć tamtemu gościowi, że zabiliśmy druida i będzie z nas zadowolony. I wtedy będziemy mogli powiedzieć temu gościowi, którego spotykamy w pierwszej części drugiej. Druid Thor nie żyje. To druid napadł twoją farmę. Okej, sprawa załatwiona z farmą. Torus, dobra, już wiem. Torus. Kurde, nie no, trochę wstyd, że zapomniałem przez chwilę jego imienia, ale no zdarza się, nawet lepszym. Najlepszym, Torus. Trellis, reputacja. Ogry nie będą stanowić już problemu. My friend. Już mamy sporo reputation. Pytanie, czy już mogę wejść do... wpuść mnie. Okej, możemy już wejść, fajnie. Mamy tu oczywiście waka. Waka, szaka, loko, loko, foko. Oczywiście chcemy pracować dla orków. Przygotowujemy się do walki z asesynami, no bo nie mają kasy za zapłatę za pewną rzecz. Zniszcz obóz Nemore, widzicie, kolejne zadanie. Urkras i bełty, jak idą wykopaliska. Chcę twojego boskiego artefaktu. $50,000, moi drodzy, musimy zbierać, żeby zapłacić za amulet, który jest potrzebny nam w naszym głównym questie fabularnym, czyli... Dobrze, moi kochani, ja już jestem z wami. Niestety wywaliłem jakiś błąd, mam nadzieję, że już się to nie powtórzy, chociaż jakby co, no to trudno. Okej, pogadajmy tu o questie związanym z bełtami dla tego pana Cape Dan. Dobra, musimy przekazać jakąś tam informację temu całemu w Cape Dan, ale to tam swoją drogą. Lagi, ogar, proszę, gro. Dobra, idziemy teraz do kolejnej farmy, na której troszkę będzie jednak do roboty już. Najpierw wybijemy sobie cholerne krwiopijce. O, proszę bardzo, ciach, okej. Okay. I udamy się do jaskini pod tą całą wsią. Iż dlatego, że tam są pewne potwory związane z questem. Więc czemu by tego nie zrobić od razu, tak? Będziemy mieli już to z głowy. Od razu powiem, że o, zrobiłem questa. A on będzie zdziwiony, bo dopiero co wziąłem questa, nie? Czyli związane z rozpruwaczami, których już poznaliśmy. Oni mogą nas zatruć, ale na szczęście nie zatruły.
Kolejna reputacja w Trelis, elegancko. I tu mamy też ciężką skrzynię, jak to zbiera. Kusza, nie, śmierć niewolnika. A my co mamy? Kusza najemnika, czyli mamy troszkę lipsium. To tyle, jeżeli chodzi tutaj o dolny poziom tej jaskini. Jest jeszcze górny poziom, w którym już jest bodajże paczka z bronią, która się może przydać jednak. Ale to swoją drogą później, spokojnie. Okej. Zapis. Jak pamiętacie, jeszcze z miasta uciekł alchemik, którego musimy przyprowadzić. I ten alchemik oczywiście jest tutaj, Avogardo. Josh już tutaj doskwiera, bo jest takim szefem na farmie i już, no powiedzmy, no, ma swoje lata pomalutku i chciał, żebyśmy załatwili te szonkające bestie, co dla niego uczyniliśmy, jest z tego powodu zadowolony, kupimy sobie 3 kilofy, dlatego, że jeden jest dla nas, w razie co, jakoś później będziemy jeszcze chcieli coś kopać, tak, wiadomo, okej. I też kasę. Musimy uzbierać 50 tysięcy na ten cały artefakt. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu, ale nie, bo mamy dużo broni. Jak pamiętacie, niedawno zniszczyliśmy jeszcze cały obóz gońców, więc mamy trochę kasy. Nie wyglądasz na świniopasa. Gdzie się pozbyć? Wyczyściłem zamek w Trelis. Czym się martwisz? Naucz mnie o złodziejstwie. Targowanie, kłopoty, okradanie. Gdzie najlepiej pozbyć się trofeum? Dobra. No i pozostałeś nam ty, cwaniaczku mały. Avogardo. Nie rób mi krzywdy. Zaraz, co ty kombinujesz? Nie jesteś farmerem. A czemu? Wracaj do Trelis, albo cię tam zaciągnę. No i oczywiście musimy go zaprowadzić tam, bo wspomniał nam, że żebyśmy uważali, bo może nie dojść oczywiście do tego. I on specjalnie chodzi takimi drogami, gdzie mógłby się nadzieć oczywiście na krwiopijce. A jakby go krwiopijca dopadł, no to nie byłoby za wesoło, dlatego na początku radzę tutaj wybić tego krwiopijcę jednego przynajmniej. Żebyście nie mieli później niemiłej niespodzianki. W razie co oczywiście, ale no. Swoją drogą. Avogando. I zaraz prawdopodobnie wykupimy sobie artefakt. Potrzebuję mikstur leczniczych. No i za darmo mamy 3 miksturki. I możemy mu w sumie sprzedać te niepotrzebne nam kusze. Ale panie, ostre bełty i bełty to są potrzebne. Strzały sobie proszę wziąć. Chociaż tu niektóre strzały mogą mi się przydać, wiecie, więc strzał sobie na razie nie będę wywalał. Wiem, że jakiś quest będzie, że ktoś będzie potrzebował bodajże wybuchających, chociaż nie jestem pewien. Oh shit, za dużo mu dałem. Ale tak, bo łuki są strasznie drogie. No, to powiedzmy tak, dam ci to. Daj mi fiolkę na przykład. Na stałe zwiększę życiową. O, możesz dać. Mikstura siły. Mikstura myśliska. Mikstura many, mikstura lecznicza. Bulion. Wykupimy sobie co niektóre te eliksiry. Że no to się przyda, nie ukrywajmy. Okej. O, trochę za dużo, dobra, dawaj. No i mamy 52 tysiące. Jeżeli byśmy byli po stronie buntowników, to oczywiście tej kasy byście nie musieli płacić mu. Ale że jestem po stronie orków, no to nie mam opcji, żeby go zabić, więc oto twoje 50 tysięcy. No i plus u orków mamy reputację i dzięki temu też mamy amulet Adanosa, który jest boskim artefaktem. No i oczywiście Kabir będzie zadowolony, ale w nagrodę dostajemy jeszcze od niego amulet.
On ma 7000, wiecie? To sprzedamy mu co nieco. O, troszkę za dużo mu dałem. No dobra, dawaj to, masz gratisa ode mnie. Troszkę tu, troszkę tam. Gratisy już trochę dostał, co? Ale nieważne, no niech sobie tam ma. Gdzie jest Pranak? Pranak, prank. Jestem. Znalazłem Avogardo. Avogardo znów pracuje. Zapis. I powiedzcie mi, moi drodzy, ile ja mam reputacji tutaj w Trellis? 96. Okej, taka sytuacja, mistyfikacja. Pytanie, czy ja Redok zniszczyłem, czy nie? Znaczy się Ardeje, Redok? Redok. Tepniemy się jeszcze na chwilę do Redok. Bo ja sam mam dylemat, czy ja wybijałem te całe Redok. Wybijałem, okej. Gelford, czyli tego questa w sumie nie zrobię, bo nie mam już Gelforda, bo albo go zabiję, albo po prostu uciekł, bo wybiliśmy tutaj cały Redok, niestety, albo stety. Ardea, tutaj nic. Cape Dan, właśnie. Do Cape Dan muszę iść, żeby ugadać odnośnie tych całych bełtów, bo mamy już chyba załatwione to. Przynajmniej tak mi się wydaje. I tutaj powinien być pan, tutaj magazynier. I bodajże on. Mirek jest twoim nowym wytwórcą bełtu. Okej, czyli znowu musimy się. Kurde, tak jesteśmy takim posłancem. Idź tam wróć, idź tam wróć, idź tam wróć. Cholera jasna, no. No dobra, i wróćmy do Trellis. No to wygląda na to, że dzisiaj zajmiemy się jednym questem z questpacka jeszcze. Uważaj na siebie. No, Torus oczywiście tutaj mnie lubi. Swoją drogą. Milok. Przychodzę od Urkrasa. Tysiące i znowu cholera do Cape Dan. To jest takie w sumie. Szczerze wam powiem, że te questy z questpacka są troszkę takie denne. Bo jak widzicie, to jest takie pogadaj z jednym, pogadaj z drugim, pogadaj z trzecim, wróć do miasta poprzedniego, pogadaj, wróć do tamtego, pogadaj, wróć tutaj, pogadaj. I tak to jest takie w kołowrotek, no. Milk chce złota, dużo złota. Jaki cwaniak Urkras. Urkras nic, mimo że jest magazynierem, to tak z kasą nie chce się żegnać i wszystko do niego wysyła. Okej, dostaliśmy raptem kilka bełtów w nagrodę. No naprawdę super zadanie wam powiem. I co, Łukasz coś powie? Nie.
I prawdopodobnie będę musiał wtedy zapłacić sam własnym złotem za tę dostawę bełtów. No to jest w ogóle porażka ze strony questu. No chyba, że coś, nie wiem, coś się magiczne stanie, że obniży tą cenę. W co wątpię szczerze, bo to są orkowie, więc get the fuck out. Milok. Aha, czyli transakcja się nie udała. Okej, okay, czyli jeszcze musimy załatwić dla niego strzały, które możemy się dowiedzieć o nich w Sylne, no bo wiadomo, tu mamy łuk, więc trochę może się kojarzyć, że tutaj powinny być strzały. Do Gelder mamy teleport, więc to jest spoko. Okary na razie nie niszczę. Faring udamy się na koniec. Vengar też zwiedzimy sobie później. Ardea Redok. Ardea też ze smukami na razie sobie darujemy. Tego kandydata na Gonca znajdziemy dopiero, gdy będę tutaj w Sylden, więc to też jest do zrobienia na spokojnie. Później wybijemy też tego Gonca. Wszystko już tak mam mniej więcej zaplanowane. Orków obok świątyni nie zabijemy. Czyli wygląda moje na to, że teraz udamy się do Nemory. Będę miał już wtedy wszystkie obozy takie ważniejsze z głowy, jeżeli chodzi o buntowników. I myślę, że jeszcze udamy się w tym odcinku, póki mamy jeszcze chwilę. I myślę, że te 4 punkty, które mi zostały reputacji do stówy, to jest właśnie związane ze zniszczeniem Nemory. Oczywiście niszczenie buntowników zostawimy sobie na koniec, bo jak zniszczymy więcej niż możemy obozów, to później już niestety żadnymi buntownikami sobie nie pogadamy i nie będzie za ciekawie. Więc sobie, tak jak mówię, na razie to darujemy. Więc tak jak mówię, udamy się do Nemory, później zwiedzimy sobie Gelder Sylden. I ruszymy do Vengardu. No i potem wyczyścimy te miasta buntowników, podokańczamy questy. Ruszymy do Faring, no i później prawdopodobnie odwiedzimy sobie już Nordmar. Zimny Nordmar, piękny i wielki. Dobra, nieważne, ale to swoją drogą, już tak przyszłościowo. Co wyszło na morze, no i udamy się z naszym kolem do buntowników, on nam pokaże co i jak. Udam się z tobą do Nemory. Podobno budownicy napadli i udajemy się do Nemory. Okej. Okay. A tak, tu pewnie jeszcze nas wilki zaatakują, cholercie, no. Dobra, trudno. Kill him to kill him. 40 expa, Boże. Nienawidzę tych bestii. A kto je lubi, Cole? No powiedz mi, kto je lubi? Nikt nie lubi potworów, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz, trzeba je zabić. Prosta sprawa, tak? No dobrze, przedłużymy chwilkę. Dojdę tylko sobie właśnie z nim do Nemory i wtedy Nemorem zajmiemy się już w kolejnym odcinku na spokojnie, tak? Bo jednak tam troszkę questów będzie. Olerne zębacze. Do piachu z nim. No właśnie, taka jest zasada. Albo ginie potwór, albo giniesz ty, tak? No ale niestety Kol jeszcze nie zginiesz, bo jesteś mi potrzebny, żeby mnie doprowadzić do buntowników, którzy i tak będą niemiło nastawieni, bo nie będą chcieli mi zdradzić, kto jest ich przywódcą. Bo tak jak już mówiłem w tym chyba poprzednim odcinku, mają taki swój tryb, że o, będziemy takie sneaky biki, nikomu nie powiemy nic. Powiem wam szczerze, naprawdę dobrze mi się gra teraz w Gothica. Naprawdę miło, że wróciłem sobie pograć do Gothica. Dzisiaj chyba sobie zrobię maratonik, ponagrywam troszkę więcej, żebym miał już w zapasie. Yo money! Smoke weed every day. No nie, kolejne wilkołaki. Znowu będzie, nienawidzę tych bestii! Nienawidzę tych bestii.
Dobra, call me. To tutaj, dzięki buntownicy, plus jeden, mura, plus pięć za takiego questa, ale dobra, moi drodzy, to tyle. Dzięki za uwagę, do następnego, see you!